19 lutego, Małgorzata Rogatty, dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. A dziś region żyje 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. To jednocześnie święto toruńskiej uczelni jego imienia i całej polskiej nauki. Z tej okazji w Toruniu zainaugurowano Światowy Kongres Kopernikański z udziałem wybitnych naukowców z Polski i świata. Ostatnio tylu gości przybyło na urodziny Mikołaja Kopernika 50 lat temu. W 550. rocznicę urodzin słynnego astronoma aula UMK wypełniła się wybitnymi przedstawicielami świata nauki. Wykład inaugurujący Światowy Kongres Kopernikański wygłosił kanadyjsko-amerykański fizyk, kosmolog, astrofizyk i astronom, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 2019 roku. Spojrzenie na świat w nowy sposób rodzi nowe pytania. Możliwość wykrywania fal grawitacyjnych dała nam nowe okno na wszechświat, nową układankę do ułożenia. Mikołaj Kopernik to wzór naukowca pod każdą szerokością geograficzną. Jego przykład pokazuje, że studia uniwersyteckie to nie tylko czas zdobywania wiedzy, podkreślał rektor UMK. Także, a może przede wszystkim, przestawiania perspektywy, wykształcenia zdolności do własnej oceny zdarzeń i praw, a nawet buntu wobec zastanych schematów. Nauka to odkrywanie prawd. Tej prawdy potrzebujemy dzisiaj, być może jak nigdy wcześniej. W dobie wojen, w dobie szalejących ideologii, zniekształcających rzeczywistość człowieka. Listy do uczestników uroczystości przesłali prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Sukcesy polskich uczonych oraz rozwój krajowych placówek akademickich i badawczo-rozwojowych są filarami pomyślności, bezpieczeństwa i dostatku naszego narodu. Bez wątpienia Światowy Kongres Kopernikański to wydarzenie zwracające naszą uwagę ku rzeczom, o których sam jego bohater pisał, że są tymi, które nade wszystko zasługują, żeby im poświęcić i oddać z całą usilnością. Mikołaj Kopernik łączy trzy województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i małopolskie. To właśnie tam będą się odbywały wydarzenia Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Bardzo się z tego cieszę, że w tak okazały sposób wspominamy tego naszego wspaniałego patrona, który przecież nie jest tylko patronem Torunia, Polski, ale jest patronem właściwie oświecenia i wszystkich ludzi, którzy poszukują prawdy. Dokonywał przełomowych wynalazków, dokonywał także takich działań, które do dzisiaj pozostają w myślach i sercach wielu uczonych na całym świecie, ale i także nas, mieszkanek i mieszkańców Torunia, bo stąd się wywodził. Uroczystości w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika poprzedziła msza święta połączona z odsłonięciem pamiątkowej tablicy w Katedrze Świętych Janów. Potem orszak akademicki przemaszerował pod pomnik astronoma, gdzie kwiatami uczczono urodziny najsłynniejszego torunianina. W rocznicę urodzin słynnego astronoma po raz pierwszy zebrała się Akademia Kopernikańska, nowa instytucja w polskiej nauce, która ma być płaszczyzną współpracy i wymiany doświadczeń. Naukowcy z Polski i zagranicy odebrali nominacje na członków Akademii, a jej sekretarzem generalnym został polski astronom profesor Krzysztof Górski. Agata Chyłka-Wnuk. Jesteśmy w toruńskich Jordankach, gdzie trwa druga część inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego. To tutaj została powołana Akademia Kopernikańska, którą tworzą naukowcy nie tylko z Polski, ale z całego świata. Chcemy stworzyć wartość dodaną, krótko mówiąc. No, jest tak, że w różnych dziedzinach, w mojej na przykład w astronomii, jest bardzo dobrze pod wieloma względami, ale nie jest nigdy tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Bardzo dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przyjęli zaproszenie do Izb Kopernikańskich. Izby Kopernikańskie i Akademia Kopernikańska to nie jest konkurencja dla jakiejkolwiek polskiej uczelni. To nie jest instytucja, która miałaby zastąpić jakąkolwiek polską instytucję. To jest płaszczyzna wymiany doświadczeń, myśli, wymiany osiągnięć naukowych we wszystkich dziedzinach kopernikańskich. Zadania, jakie postawiono przed Akademią Kopernikańską, są ambitne i pełne rozmachu. Od Państwa zaangażowania będzie zależał rzeczywisty wpływ Akademii na perspektywy rozwoju nauki, na awans kolejnych jej dziedzin do światowej czołówki, a także związane z tym nieocenione korzyści dla naszej ojczyzny. Z wyrazami szacunku, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pierwszy skład członków Akademii Kopernikańskiej został powołany na wniosek ministra edukacji i nauki przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Kolejną ważną uroczystością była też Gala Nauki Polskiej w toruńskich Jordankach, podczas której uhonorowano wybitnych naukowców. Nagrody Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji i Nauki za rok 2022 otrzymało w sumie 66 uczonych i badaczy. 19 lutego, oprócz urodzin Mikołaja Kopernika, to właśnie Dzień Nauki Polskiej. To jest dzień, w którym gratulujemy i dziękujemy wszystkim naszym naukowcom bez wyjątku z każdego uniwersytetu, z każdej uczelni, z każdego instytutu badawczo-naukowego. Szukając tych najlepszych, szukając tych badaczy, szukając naukowców, którzy wyznaczają nowe szlaki na mapie świata, szukamy także mistrzów. Szukamy tych przysłowiowych gigantów, na barkach których będą stawać następni młodzi naukowcy i którzy będą dalej wykonywać te zadania. Siedemdziesięciojednoletnia kobieta ofiarą pożaru w Aleksandrowie Kujawskim. Ogień pojawił się przed godziną 13 w domu przy ulicy Listnej 4. W akcji ratunkowej wzięły udział dwa zastępy straży pożarnej. Przyczynę zdarzenia ustala policja pod nadzorem prokuratora. Po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze o godzinie 12:38 na miejsce zdarzenia udały się dwa zastępy gaśnicze z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Aleksandrowie Kujawskim. Po dotarciu na miejsce dowódca akcji stwierdził rozwinięty pożar w kotłowni. Działania straży pożarnej polegały na ewakuacji osoby poszkodowanej, którą udało się zlokalizować w kotłowni, i podjęciu działań gaśniczych. Niestety w trakcie działań okazało się, że ta osoba już nie żyła. W tej chwili na miejscu jest zespół dochodzeniowy policji i oni będą ustalali ostateczną przyczynę powstania pożaru. W poniedziałek rozpocznie się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W całym kraju do akcji włączą się m.in. asystenci sędziów, kuratorzy, a nawet studenci. Podczas dyżurów osoby dotknięte przestępstwem będą mogły zgłosić się po pomoc. Kiedy wracał do domu, zaczynało się piekło. To już 20 lat, odkąd w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. W tym roku przypada on 22 lutego, jednak już od poniedziałku w całym kraju będzie trwał tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Jego celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby ofiar przestępstw i niesienie im pomocy. Do takiej akcji włączy się m.in. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Asystenci sędziów, kuratorzy i studenci będą udzielać bezpłatnych telefonicznych lub stacjonarnych porad prawnych. Wykaz dyżurów można sprawdzić na stronie internetowej sądu. W ogólnopolską akcję zaangażowane będą też prokuratury, komendy policji, prawnicze samorządy zawodowe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce. To ponad 300 miejsc, w których przez cały rok ofiary przestępstw mogą otrzymać bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną. Skorzystać też można z całodobowej linii pomocy pokrzywdzonym numer 48 222 309 900. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości. A dziś ostatnia niedziela karnawału i okazja, by przypomnieć związane z tym zwyczaje kultywowane na Kujawach. Po dwuletniej przerwie w południe ulicami Włocławka przeszedł barwny korowód grup zapustnych. Od wielu pokoleń, od Tłustego Czwartku do Ostatkowego Wtorku, obchodzą one kujawskie wsie i miasteczka, składając mieszkańcom życzenia pomyślności, urodzaju, zdrowia, a głośną muzyką, dzwonkami i uderzeniami z batów odstraszają zimę. To znak, że karnawał dobiega końca i zbliża się post. Właśnie w ten sposób, odwiedzając okoliczne wsie, mieszkańcy Kujaw życzyli urodzaju, pomyślności i zdrowia. Przeganiali zimę i przywoływali wiosnę. Barwny korowód grup zapustnych przeszedł ulicami Włocławka. My to kultywujemy od wielu pokoleń. Mój dziadek, mój tata biegał, więc ja też postanowiłem biegać. W
paradzie wzięły udział grupy Zapustne, Skaniewa, Lubania, Mikanowa, Świętosławia i ze Słomkowa. Wśród maszerujących była także znana z Kujaw Zachodnich Koza Szymborska, najstarsza kujawska grupa Zapustna. Przez głośną muzykę, porywanie do tańca i płatanie psikusów kolorowe postaci świętują koniec karnawału i pielęgnują tradycje. I brat, i wujowie, i dziadkowie, to wszyscy chodzili. Odkąd koza jest, przez ponad 100 lat. Sprawia to frajdę i czuje się, że człowiek czuje, że chociaż to jest jakiś wyjątkowy dzień w roku. Charakterystyczne nakrycia głowy, chusty, przeróżne instrumenty i widowiskowe stroje to elementy nieprzypadkowe. Występują maszkary zwierzęce, kozy, bociana, konia i niedźwiedzia, symbolizujące wegetację przyrody. Jest też postać żywego na umarłym, zwanego czasami babochłopem czy chłopem na babie, która też symbolizuje ten zwyczaj, czyli zwycięstwo wiosny nad zimą, życia nad śmiercią. A wśród przypatrujących się zabawie nie zabrakło gości z różnych stron Polski, dla których ten zwyczaj nie był dotąd znany. U nas akurat muzyka, nie ma. Muzyka, nie ma czegoś takiego, więc jesteśmy zachwyceni tutaj tym. No. I te stroje, ta różnorodność, ta wesołość, kolorowość, no wszystko. Korowód grup Zapustnych w 2020 roku został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. W zbliżeniach wracamy do obchodów urodzin Mikołaja Kopernika. W Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu przygotowano dla zwiedzających specjalny piknik. Uczestnicy mogą m.in. wybrać się w wirtualną podróż po zakątkach Wszechświata i obejrzeć wystawę zdjęć inspirowaną pierwszym lądowaniem Apollo 11 na Księżycu. Oglądanie zorzy polarnej, a może spacer po Księżycu. Dzięki wirtualnej rzeczywistości można było zwiedzić najodleglejsze zakątki galaktyki. Tygrys taki biały był koło mnie. To było na jakiejś dziwnej planecie, nie wiem jakiej, ale na pewno bardzo zimnej. Najbardziej podobał mi się moment zwiedzania Układu Słonecznego. Można było sobie podejść, zobaczyć jak to wygląda w przestrzeni kosmicznej. Platforma generalnie pozwala na wykorzystanie gogli VR na wszystkich przedmiotach, od sztuki po historię, aż też po geografię, chemię, fizykę, etc. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także drukarka 3D, na której można było wykonać m.in. biżuterię z motywem przewodnim wydarzenia. Model, który widzimy, to model drukowanej bransolety z teksturą Księżyca. Poza tym oczywiście Mikołaj Kopernik, tuż obok długopisy 3D. Skoro o Księżycu mowa, to dla odwiedzających przygotowana została także wystawa poświęcona pierwszemu lądowaniu na Srebrnym Globie. Wernisaż ukazuje teorie spiskowe związane z tym historycznym wydarzeniem. Całość zaczęła się od Moonwood, czyli sytuacji, w której astronauci lądujący na Księżycu, na zboczu księżycowego wulkanu, patrzą, że jest wielki napis Moonwood, czyli najprawdopodobniej technologie filmowe, księżycowe wytwórnie filmowe działają wcześniej albo równolegle do tej ziemskiej. Wystawa oraz piknik zostały przygotowane z okazji urodzin Mikołaja Kopernika oraz Dnia Nauki Polskiej. Oprócz tego, oprócz naszych wystaw i właśnie wystawy Apollo 11, bardzo się cieszymy, że możemy w Młynie Wiedzy prezentować projekty Ministerstwa Nauki i Edukacji. Piknik w Młynie Wiedzy potrwa do poniedziałku. Kosmiczną wystawę można podziwiać do końca roku. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. O słynnym Koperniku głośno nie tylko dzisiaj w Toruniu. W młynach Rotera najmłodsi świętowali Dzień Nauki. Z tej okazji odbyło się astronomiczne spotkanie z Mikołajem Kopernikiem w tle. Na uczestników czekały m.in. profesjonalne teleskopy. Lekcje poprowadzili astronomowie i edukatorzy z Fundacji Aleksandra Jabłońskiego i Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach koło Torunia. Większość ludzi wcale tego nie wie, ale Kopernik nie korzystał z żadnej lunety. Korzystał z prostych przyrządów geometrycznych i nasi goście dzisiaj właśnie dowiedzą się, w jaki sposób Kopernik obserwował świat i na pomocą jakich przyrządów dokonał takiej wielkiej rewolucji, o jakiej mówimy w przypadku Mikołaja Kopernika. W tym momencie technologia pozwala nam zajrzeć
głęboko w kosmos i dojrzeć gwiazdy, które były na pewno dla niego, dla Kopernika w sensie niewidoczne. Dzieci poznają Układ Słoneczny, te młodsze, mamy dmuchane planety, zobaczą jak funkcjonuje taki Układ Słoneczny. No myślę, że będą zadowolone. Trzeba im pokazać jak to wszystko działa, dlatego mamy pełno rzeczy, będziemy budować przede wszystkim coś. One przez zabawę tak naprawdę mogą poznać tą naukę i to jest chyba klucz wszystkiego, żeby zacząć od zabawy, a pod nią ukryć tą rzeczywistą naukę. Kopernik to jest kojarzony przede wszystkim z Toruniem, ale to też był Polak, więc można tutaj jak najszerszą skalę to wszystko rozszerzyć i chwalić się przed całym światem w jakimkolwiek miejscu, tak jak tutaj właśnie my na Chrotera. I tutaj będziemy się starali to wszystko właśnie podpiąć, opowiedzieć, jak Polak, rodak opowiedział, zrobił, zrewolucjonizował tak naprawdę całą ówczesną wiedzę, że umieścił to Słońce jednak w centrum. A my teraz w centrum stawiamy sport. Hubert Malinowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mnie to cieszy i naszych kibiców pewnie też, choć nie udało się koszykarkom polskich przetworów basketu 25 odnieść drugiego z rzędu zwycięstwa w Energa Basket Lidze. W meczu 19 kolejki podejmowały Polonie Warszawa już do przerwy. Traciły do rywalek aż 22 punkty. Niestety nic nam dzisiaj nie wychodzi z założeń w tym meczu, tak jak układało się w Toruniu, ale mam nadzieję, że teraz poukładamy sobie wszystko w szatni i wyjdziemy na pewno na drugą połowę z większą skutecznością i z większą wiarą na to, że możemy to spotkanie na pewno zmniejszyć wynik, a może jeszcze je wygrać, bo nigdy nie jest nic niemożliwe. Po przerwie bydgoszczanki nie poprawiły jednak rezultatu i przegrały na własnym parkiecie z Polonią 50-78, a więcej relacji i wyników sportowych w serwisie o 21.35. Hubert Malinowski, bardzo dziękujemy, a kolejne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Już teraz Państwa zapraszamy. Do zobaczenia.